2007 zderzenie dwóch samochodów. Rok 2009 maj, zderzenie dwóch samochodów. Rok 2009 wrzesień, zderzenie dwóch samochodów, zginęła 33-letnia kobieta i jej 5-letnia córka. Mąż kobiety i 1,5-roczny syn trafili do szpitala. Rok 2011, zderzenie dwóch samochodów. Rok 2012, zderzenie dwóch samochodów. Rok 2013, zderzenie dwóch samochodów. 4 osoby trafiły do szpitala w Kępie i w Sieradzu. Rok 2014, zderzenie dwóch samochodów. 5 osób poszkodowanych, 1 osoba w stanie ciężkim, przewieziona helikopterem do szpitala w Sieradzu, gdzie po kilku dniach zmarła. Rok 2017, zderzenie dwóch samochodów, 2 osoby poszkodowane, 1 trafiła do szpitala. W związku z wcześniejszymi kolizjami i wypadkami śmiertelnymi na tym skrzyżowaniu wykonano dodatkowe oznakowania w postaci progów zwalniających i znaków. Pomimo pewnej poprawy bezpieczeństwa w dalszym ciągu co pewien czas przez to skrzyżowanie przyjeżdżają samochody z dwóch stron na dużej prędkości, omijając małe wysepki, w ogóle nie skręcając kierownicą i nie zatrzymując się przed znakiem stop. Z wywiadu środowiskowego wynika, że kierowcy bardzo często w trakcie jazdy rozmawiają przez telefon, a młodzi kierowcy szukają mocnych wrażeń i adrenaliny, stosując zasady rosyjskiej ruletki, narażając na kalectwo lub śmierć siebie, rodziny mieszkające obok krzyżówki i innych użytkowników dróg. Dlatego w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich wnoszę o wybudowanie w 2017 roku ronda lub zamontowanie inteligentne światła na tym skrzyżowaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczekuję na wykonanie projektu, bo mają 11 tysięcy z Rady Sołeckiej na zakup kostki brukowej. Chcą w własnym zakresie to wykonać. Tylko projekt, wytyczenie, wyszkicowanie, po której stronie, jak daleko i więcej nic. I to jest bardzo pilne, bo my chcieliby w tym roku to zacząć. Drugie, mieszkańcy Zawadzkiego w Wójcinie oczekują na przyjazd dyrekcji czy jakiegoś człowieka kompetentnego w celu ustalenia o ten chodnik. Czy to będzie, czy nie będzie. Moje myślenie, to by było dobrze wykonać projekt, a pozostałe rzeczy co roku jakimś tam odcinkiem robić. 200 metrów czy 100 metrów i to by było rozłożone w czasie i zrobione. Trzecia sprawa. Panie dyrektorze, trochę, ja panu nerwów nie będę psuł, ale ośmieszyli powiatowy zarząd dróg w niedzielę na zebraniu wiejskim, sołeckim, że zasypujecie destruktem dziury w asfalcie, w którym stoi woda, ubijacie to przez pracowników nogami i odjeżdżają dalej. I to za 2 dni się wybije. Szkoda roboty, szkoda roboty. Syzyfowa robota. Do powiatowego zarządu dróg w Jeruszowie o bezwłoczną wycinkę samosiejek i zakrzaczeń znajdujących się przy drogach powiatowych na całym terenie gminy Galewice. To może bym tu dodać, że to nie na terenie całej gminy Galewice, bo tu może dotyczyć to i również całego powiatu. Samosiejki powodują trwałe uszkodzenia na pojazdach, zwłaszcza osobowych, podczas mijania się z innymi jadącymi sprzeciwka. Interpelację kieruję w związku z bardzo częstymi zgłoszeniami tego problemu przez mieszkańców gminy Galewice. Jest to naprawdę dość trudny fakt taki po tych drogach, bo możemy wziąć sobie za przykład, gdzie gmina Galewice przejęła drogę między Galewicami a kolonią Osiek, gdzie pięknie już te pobocza zostały zrobione, usunięte te samosiejki. Tak samo mamy tu piękny przykład w kierunku Sokolnik, gdzie od lasu Sokolnik do Zagórza też są pięknie wycinki. I tak by się prosiło aż o to, żeby tak właśnie wyglądały rowy przydrożne. Może by wtedy mniejsze to zaśmiecanie tych rowów było, bo to jednak widać z daleka, to widzimy, co się właśnie w tych samosiejkach znajduje. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o interpelację pana radnego Andrzeja Dratwy, dotyczącego skrzyżowania w Parcicach i konkretnej propozycji, czy to ma być rondo, czy światła.
To myślę, że to jest do rozważenia jeszcze, kiedy będziemy przebudowywać tą drogę, jeżeli dostaniemy dofinansowanie. Bo to wszystko no, musi się tam po prostu zmieścić też. Tam jest teren dosyć ograniczony, w związku z tym musi się zmieścić. Natomiast te rozwiązania, które zostały wprowadzone, one były dosyć skuteczne. I od 2013 roku, tutaj, tak jak wprowadziliśmy te rozwiązania, to też mamy wykaz konkretny z policji, powiedzmy, jakie tam były kolizje. Kolizje pojawiają się na wielu skrzyżowaniach i to nie jest jedyne skrzyżowanie, natomiast jest takie przewrażliwienie, powiedzmy, bo były tam poważne wypadki. Więc na tym etapie jakby to rozwiązanie, nawet dyskutowaliśmy z policją na ten temat, że ono jest dosyć dobre. Natomiast jest kwestia, powiedzmy, też zachowań kierowców, no bo jeżeli ktoś rozmawia, powiedzmy, przez telefon, to wiadomo, że tego nie wolno robić, tak, bo to jest niezgodne z przepisami ruchu drogowego, czy skupiać uwagi na jakichś innych działaniach niż prowadzenie pojazdu. I z tego, co ostatnio wiem, to kierowca, który jechał tym samochodem, spowodował wypadek, ma zabrane prawo jazdy, tak, bo on naruszył prawo, tam, a nie, powiedzmy, to, że jest skrzyżowanie niewłaściwie oznakowane czy niewłaściwie zabezpieczone. Więc myślę, że tutaj pod tym względem przy przebudowie jeszcze tej drogi będziemy myśleć nad innymi rozwiązaniami, które mogłyby być bardziej jeszcze skuteczne i zobaczymy, co w tym względzie da się zrobić. Na te tematy dyskutujemy, rozważamy, jak to zrobić. Między innymi też bierzemy pod uwagę, żeby były tam światła inteligentne, być może z czerwonym światłem cały czas od strony Pastory Barcic, a ta droga główna, żeby była, powiedzmy, no zobaczymy, to światła mają to do siebie, że musi je ktoś też konserwować, bo jak światło jest nieczynne, to też może się przyczyniać do jedne światła dla utrzymania w powiatowym zarządzie dróg, to też jest, powiedzmy, takie, że służby muszą tam cały czas być w dyspozycji i te światła utrzymywać sprawnie. Jeżdżę codziennie tą drogą i akurat mijam to skrzyżowanie. Chyba szczęście, nie może do, w godzinach tak wczesnych, popołudniowych. Ale do czego zmierzam? Tam mnie się wydaje, że też jest troszeczkę wady w oznakowaniu. Odwołanie ustąp drogi z pierwszeństwem przejazdu jest bardzo blisko skrzyżowania. Jest bardzo dużo tych znaków. Jest tablica ustawiona przez informująca o zabytkach. I to wszystko przysłania. Te znaki są po prostu mało widoczne, te konkretne znaki. Jest tyle tych tablic i znaków przy tym skrzyżowaniu, że człowiek może stracić orientację. A to odwołanie drogi z pierwszeństwem przejazdu to może jest w granicach 50 metrów od tego skrzyżowania. Czy nie szłoby tego znaku przesunąć, żeby to odwołanie tej drogi pierwszeństwa przejazdu było wcześniej i wyraźnie, tak jak powiedziałem, tablica ustąp pierwszeństwa nawet na tej wysepce bym zamontował, żeby to było tak bardzo widoczne i żeby kierowcy mogli to w jakiś sposób dojrzeć. To na domy, tak powiedzmy, i pod względem oznakowania i jakichś innych, powiedzmy, sytuacji, które mogły mieć wpływ na wypadek i podejmuje się wnioski, w jaką stronę i żeby zapobiegać przyszłości wypadkom, więc taka ocena tutaj po tym wypadku, nie wiem, czy już się odbyła, czy jeszcze nie, ale w zbliżonych warunkach do takich, jakich kolizja czy wypadek drogowy zaistnieje, więc na pewno taką symulację się przeprowadza, więc na pewno tamte znaki, my co prawda dokonujemy co roku przeglądu oznakowania. Dobrze, no, ale to zwrócił Pan akurat na to uwagę, ja kiedyś rozmawiałem z jednym z kierowców autobusu, to mówi od samego Rynku tam, już widać, że to jest na drogę z pierwszeństwem przejazdu, bo uwaga, jest na drogę z pierwszeństwem przejazdu, nie, znak jest jako pierwszy, jak dobrze pamiętam, chociaż być może, że w międzyczasie coś tam uległo zmianie, więc jak kierowca chce zobaczyć, to on zobaczy każdy z tych znaków. Natomiast jest rzeczywiście mnogość znaków, ale to też powinno zwrócić uwagę kierowcy, bo przecież tam no, jest pokazane rozjazd, w którą stronę w jakiejś miejscowości prowadzi droga, do której się zbliża. No to jeżeli, powiedzmy, te znaki nic nie przemawiają, podświetlony znak stopu, powiedzmy, no to wydaje mi się, że trudno tutaj też
stosować jakieś inne rozwiązania, które byłyby bardziej skuteczne. Gdyby tam było rondo przejazdowe, to obawiam się, że byłoby podobnie jak jest teraz, bo to, że tam akurat będzie oznakowane ruch ogólny, a musiałoby być wyniesione, tak, żeby nie było widać po drugiej stronie tak przestrzeni, że droga ma swoją ciągłość. Więc tam nie ma miejsca do tego typu informacja, powiedzmy, odnośnie tego, że my jesteśmy przygotowani. No, mamy przygotowaną jakąś tam wstępną dokumentację, to jest kwestia zgłoszenia budowlanego. Jeżeli sołectwo chce realizować na naszej drodze chodnik, to my udostępnimy teren i również zgłoszenie budowlane zrobimy. To jest wszystko określone, więc myślę, że na tyle, powiedzmy, z wójtem i tam z mieszkańcami dyrektor powiatowego zarządu dróg był w bieżącym kontakcie, że pewne ustalenia zostały zrobione, również co do sposobu wykonania tego przedsięwzięcia i ta dokumentacja jest przygotowana. Także tutaj nie widzę problemu. Myślę, że na zebraniu te informacje zostały przekazane również. Jeśli chodzi o ulicę Zawadzkiego, to też myślę, że informacja była taka przekazana, że w tej kadencji nie ma tego przedsięwzięcia w planie. Ono nie weszło do planu. Jest to kwestia jakby dalszych działań w kolejnym już okresie, bo wszystkiego naraz w Lucinie się nie da zrobić, więc musimy zgodnie z ustaleniami na wspólnych komisjach, że mamy jakieś proporcji do ilości dróg, no starać się dzielić te nasze możliwości na wszystkie gminy, więc tak staramy się też realizować. Że na ten moment na pewno to przedsięwzięcie nie będzie realizowane, ono może być dane pod uwagę w późniejszym okresie. Jeśli chodzi o zasypywanie destruktem dziur, to myślę, że jeszcze dyrektor Drzazga może się na ten temat jako... Jeśli bym prosił o chwilę spokoju, bo odpowiadam panu radnemu Mielczankowi, to chciałbym, żeby słyszał. Ja słucham, bardzo dobrze. Właśnie. To chcę powiedzieć, że jest to taki okres, gdzie właściwie nie ma dobrej metody na łatanie dziur. Bo jeśli chodzi o masę na zimno, to też jest, powiedzmy, mało skuteczne w tym okresie, bo to są dziury, które są mokre. Jeżeli taką masą się zasypie, to ona i tak w krótkim czasie wypadnie. Jeśli chodzi o masę na gorąco, to jej jeszcze nikt nie produkuje. Gryzy i emulsje nie wchodzą na rąbę, bo jest za niska temperatura i za duża wilgotność. Więc pozostanie jedynie, żeby tam, gdzie się duże dziury wybijają, zasypać je destruktem bądź tłuczniem, żeby na ten okres przejściowy, powiedzmy, no przynajmniej nie stwarzać takiego zagrożenia, że może się komuś zawieszenie urwać, koło, czy jakieś poważniejsze problemy mogą powstać. I dlatego taki sposób na ten moment jest wybrany. No nie ma w tej chwili lepszego rozwiązania.